Tu z pewnością droga nie jest usłana różami. Za to można spotkać porzucone materiały budowlane. Chodzi o odcinek wzdłuż ulicy Małe Garbary, na którym trwa, a raczej trwać powinna, budowa ścieżki rowerowej. Problematyczne jest chociażby skrzyżowanie z ulicą Burzniczą, o czym poinformował nas nasz widz. Od kilku tygodni nic się tam nie dzieje. W skandalicznym stanie są wjazdy na parking przy Małych Garbarach i znajdującego się tam biurowca w ulicę Burzniczą i do stacji paliw Orlenu. Liczne dziury, nierówności, porzucone oznakowanie drogowe. W niedzielę wieczorem uszkodziłem zawieszenie wjeżdżając z Małych Garbar w Burzniczą. Dziwne, że Straż Miejska i inwestor, PIM, tego nie widzą. Problemy opisane w mailu potwierdzają nam spotkani na miejscu kierowcy. Ja busem jeżdżę, to odczuwam to. Na pace wszystko mi lata i szczególnie jak w tamtej ulicy. Tam już widzę zrobili, ale tam też było, że tak powiem, podobnie i trudno było tak przejechać. O tym, że bałagan w tym miejscu to nie nowość, mówi nam radny osiedla Stare Miasto Andrzej Rataj, dodając, że od dłuższego czasu dostawał takie sygnały od mieszkańców. Te kwestie dotyczyły spraw związanych z organizacją wykonawstwa, organizacją prac, gdzie różne materiały budowlane, różne elementy oddzielające plac budowy od pozostałej części otoczenia były porozrzucane, porzucone. Inwestorem odpowiedzialnym za budowę tej drogi rowerowej są Poznańskie Inwestycje Miejskie. Pytane, skąd przestój w pracach, odpowiadają: to wina pogody. W obecnych warunkach nie jest wskazana realizacja takich prac ze względu na niskie temperatury i wilgoć, a wytwórnie masy bitumicznej mają przerwę technologiczną. Sposób organizacji placu budowy, organizacji prac, nie jest on łatwy. Nie jest on łatwy, to jest cały czas na żywym organizmie. Przyznaje ze zrozumieniem radny Rataj, ale nie rozumie, dlaczego na czas przerw w pracach budowę pozostawia się w takim stanie. Gdybyśmy my tych sygnałów nie otrzymywali, nie przekazywali dalej, to ktoś, kto jest profesjonalny, działa w ramach tych struktur właściwych podmiotów, doskonale powinien to widzieć, bez przekazywania informacji przez nas, czy przez kogoś innego, jak wygląda to na zdjęciu, czy na filmie. I tego kogoś, kto jest odpowiedzialny, w końcu postanowili wyręczyć sami mieszkańcy. Jakieś pachołki leżały, to ludzie powywalali na chodniki. Jakoś tak jest. I do tej sprawy, po zapoznaniu się z przesłanymi przez nas zdjęciami, odniósł się PIM i tu znów pojawił się element pogody. Wykonawca też został zobligowany do natychmiastowej poprawy stanu oznakowania wobec ostatnich silnych wiatrów, które występują w naszym mieście. Poznańskie Inwestycje Miejskie zapewniają, że budowa zostanie dokończona przy, tu cytat, odpowiednich warunkach atmosferycznych. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.